Wychodzi na prowadzenie, biegnie, 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 ale jednak się rozmyśla. Wraca, szuka piłki, szuka piłki. Nie może jej znaleźć. Wraca i jednak schodzi na ławkę rezerwowych. A nie, pomyliła stronę, to jednak wraca do gry. I biegnie za piłką, nie może jej dogonić. Cały czas jej zabierają, a oto i słynna babcia. A teraz komentarz od Avizonosza. Także idziemy, biegnie, biegnie, proszę bardzo. I zaraz gol. A niestety, przechwycili piłkę. I tak by to było dobrze. Bramkarz podaje, podają niebiescy. Babcia już idzie do kontrataku, zaraz będzie gol. Niestety znowu przechwycili czerwoni. Czerwoni pod bramką i na szczęście dobrze. Niebiescy tutaj mają swojego dobrego bramkarza. Udało im się ocalić całą sytuację. Babcia już tutaj podchodzi do ławki i musi odsapnąć chwilę. Siedzi na ławce dla rezerwowych. I widzimy, druga połowa rozpoczyna się, wszyscy się ustawili, babcia zaczyna rozgrywkę i kopnęła, proszę bardzo. Zaczynamy, czerwoni od razu z atakiem, niebiescy od razu prom na bramkę, proszę bardzo, ale czerwoni na szczęście szybko biorą tutaj się do poprawy. Niebieski bramkarz już wykopuje ładnie tutaj piłkę i babcia cały raz wchodzi w grupy, w głównej grupie. I gol, gol niebieskich, proszę bardzo, babcia zadowolona, ale widzę, że zmieniła tutaj drużynę, więc nie jest już zadowolona i stoi. Teraz tutaj na bramce czerwonych i proszę bardzo, stalkuje nam tutaj naszego bramkarza. To jest coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Babcia stalkuje bramkarza drużyny czerwonej. Co będzie dalej robić? No widzimy, że no dalej podąża. Podąża za nim, pewnie chce na nim coś wymusić. Tak, tak, pewnie jakieś nie da rzeczy. I gol przez babcię strzelili. Jak widzimy, babcia potrafi naprawdę zdezorientować drużynę czerwoną. Jak tylko potrafi, tak to może wyglądać. O, zobaczcie, slow motion. No i proszę bardzo. Tylko babcia potrafi się ruszać w nadprzestrzeni. Włączyła tryb szybki. Dzięki czemu? Zaczynamy? Zaczynamy. Babcia rozpoczęła. I widzimy, czerwoni od razu w ofensywie. Niebiescy przyjmują piłkę. Czerwoni już przejęli piłkę z powrotem, więc nie ma problemu. Na szczęście biedziemy i niebiescy. Sytuacja wygląda dosyć podobnie jak wcześniej, ale na szczęście babcia ma urozmaicenie. Idziemy na trybuny. Jak widzimy, nasi tej kibice są trochę drętwi, a właściwie mało ludzcy. Babcia najbardziej się wyróżnia z całego grona naszych widzów. I jak widzimy, ładnie widać tutaj nasze mecz. Możemy zobaczyć dokładnie z danej półki, jak najlepiej widać naszą faktyczną rozrywkę. I idziemy sobie dalej, w inne miejsce dla trybuny. Nie możemy tak wejść tutaj normalnie. Jak widzimy, babcia spróbuje skoczyć i nie daje się. Dlatego musimy użyć bug door i wejść na drugie piętro. Proszę bardzo, babcia się teleportowała na drugie piętro i możemy stąd zobaczyć, jakby wyglądał mecz. No całkiem ładnie wygląda, cień też ładnie się rzuca, rozgrywka tam idzie nieźle, nieźle. Natomiast babcia ewidentnie jest już zmęczona, patrzy na zegarek, chciałaby chyba wrócić do domu, ale jeszcze jest jedno piętro do zobaczenia, więc sądzę, że za chwilę, jak zobaczymy, czy kibice będą jakieś aplauzy. Nie, chyba żadnego gola nie strzelili, nie, nic się nie dzieje. Widzę, że tam jest głośno, nie ma COVID-a, więc głośno krzyczą, ale na szczęście tutaj nie mamy żadnych faktycznych problemów. Dobrze, babcia by chciała wyjść tutaj wyjściem, ale na szczęście zostało zamknięte, dzięki czemu musimy wejść na piętro wyżej. Więc proszę bardzo, wchodzimy na piętro wyżej i babcia ogląda widoki już z samego szczytu. Widzimy tam nawet jakieś wieżowce z dachu. Babcia pobawiła to oczywiście, jak na prawdziwą osobę przystało chodzi, żeby grać na krawędzi życia. Oglądamy sobie ten nasz mecz z różnych stron. No całkiem to ładnie wygląda i aż do momentu, kiedy babcia nie napotka ściany, bo przecież to wszystko by pięknie wyglądało. O! I o wilku mowa, proszę bardzo. W ścianę trafiliśmy. No tu widzimy, że możemy sobie patrzeć na rzeczy. I śmietnik. Najważniejsze rzeczy, jakie są na stadionie, oczywiście zostały zapewnione, czyli śmietniki. Nie widzę tego żadnych restauracji, ale to pewnie dlatego, że jeszcze z jakichś tarczy nie zostały pokryte. I najprawdopodobniej po prostu nie ma z tym jeszcze żadnych problemów. Babcia chciałaby wejść na piętro, na dach. Niestety nie ma takiej możliwości, nie pozwala na to jej możliwości, więc schodzimy na dół. I babcia ewidentnie już tutaj wygląda trochę na znudzoną. Jesteśmy przy jednym z narożników. Idzie na ławkę rezerwowych. Patrzy, jest jedyną osobą rezerwową aktualnie w meczu. Prawdopodobnie do grupy czerwonych chce dołączyć. Tego nie wiemy. Wiemy jedynie to, że już ją się to znudziło i wychodzi z meczu. Także wychodzi głównymi bramkami i prawdopodobnie będzie się udawać do jakiegoś środku transportu, żeby wrócić do swojego domu. Chociaż kto wie? Kto wie, co babcia ma na myśli? Wraca, idzie. O, jeszcze tu jakiś sport widać. Proszę bardzo.
Siatkówka plażowa. To może być coś ciekawego. Widzę. I ładny cios tutaj, proszę bardzo. Babcie znudziło. To idziemy dalej. Za babcie podążamy. Dzień z życia babci. Ewidentnie tutaj ładnie widać. Którędy babcia pójdzie? Na który przystanek bambajowy? Schodzimy tutaj. O, babcia to ma tempo. Dziadka wyprzedziła z laską. Proszę bardzo. I dochodzimy na przystanek tramwajowy. I czekamy. Czekamy na bambaj, aż przyjedzie. O, widzę, że jedzie. Babcia, co ty robisz? Halo. No, wracaj tutaj na przystanek. Nie wolno cię bawić, o widzę nasza. I wracamy sobie na główne miejsce, na przystanek. I chyba to ten tramwaj. Tak, to ten. Wsiadamy i jedziemy dalej. Zobaczymy, na którym przystanku, ile przystanku babcia zdoła wytrzymać w masę, jadąc z komunikacją miejską. No nie wiem, ja bym powiedział, że mogą być małe szanse, tym bardziej w tym upale, jak widzimy tutaj. Babcia może nie wytrzymać po prostu dużej temperatury, jaka się teraz aktualnie rozgrywa tam w Bambaju. Aktualnie jeszcze podziwia widoki, już wjechaliśmy na małe pustkowie, a teraz babcia będzie zacznie się nudzić, wjeżdżamy do tunelu. To może być moment kluczowy, w którym babcia może nie wytrzymać takiej dużej zmiany temperatury, oświetlenia i innych warunków, przez co mogą dojść niedobre nowiny dla naszej tutaj głównej bohaterki dzisiejszego spotkania. Jak widzimy, Bambaj wykręca, jedzie cały czas w podziemiach i chyba coś, jakieś spowolnienie korki? Nie, dobrze jest. I dojechał Bambaj do przystanku pod mostem i chyba pod wiaduktem będzie lepiej brzmieć. Jak widzimy, parę osób wyszło, o, już się zrobiło luźniej, babcia może spokojnie usiąść, już nie ma żadnych osób, które by faktycznie siedziały bezczelnie, a babcia by nie mogła pobiec ze swojego miejsca. Dobrze jest tutaj. Jedziemy dalej tutaj pod jakimiś niezłymi zadoślami. Babcia się teraz zastanawia, gdzie ona właściwie jest, bo tu jakiś duży węzeł bambajowy z przesiadkami. Na szczęście myśli, że jedzie cały czas tam linią, nie musi się nigdzie przesiadać, więc jest zadowolona. Już widzimy dwa przystanki, babcia przejechała i cały czas nie zamierza wysiadać. Bardzo to jest ciekawe. Jedziemy dalej, wjeżdża znowu w tunel, to nie jest, świadczy niczego dobrze. Jedziemy pod kanałem, niczym M2. Widzimy, że przeżyli, chyba się nie utopili, ale zobaczymy dopiero, jak wyjadą na drugiej stronie. Właściwie trzy wyjadą. Widzimy, jest jakiś bambaj, wyjechał. Natomiast pytanie, czy babcia przeżyła, czy nie jest pod wodą, czy nie utonęła, czy inne rzeczy, czy to jest może jest po prostu jakaś atrapa, a nie bambaj. Dojeżdżamy do przystanku na drugiej stronie. Dojechaliśmy do przystanku Stare Miasto, jeśli dobrze mi się wydaje. I co się dzieje? O, babcia wyżyje, babcia, na szczęście, nasz główny bohater przeżył. Trochę się kręci, ale to prawdopodobnie trochę się napija po prostu wody podczas spłynięcia pod kanałkiem i ewidentnie gdzieś się wybiera dalej. Gdzieś na Stare Miasto, chyba że może gdzieś w tym rejonie po prostu mieszka. Kto to tam wie? Na przystanek tutaj tam bambajowy idzie? Nie. Babcia z buta idzie do katedry, ponieważ możecie wiedzieć, ale tutaj na tym Starym Mieście, z tego co pamiętam, babcia akurat dosyć często chodzi do katedry, żeby się pomodlić, więc zaraz zobaczymy, idzie już najprawdopodobniej w tym rejonie. Jakieś strzałki są na torach bambajowych, nie wiadomo o co chodzi. O, ładnie, kulturalnie, babcia się rozejrzała najpierw, czy może faktycznie przejść. Jak już dzisiaj trochę postalkowała na tej bramkarzy, to teraz może się rozglądać na przejściu dla pieszych przy bambajach. Jaka wieża. Proszę bardzo, zagadowa. Może następnym razem by sobie pojeździła babcia w sumie na rowerze. I mamy naszą katedrę. Zobaczymy, czy tutaj się skończy babci historia. Zamknięte. O, widzicie? Zamknęli katedrę. No to nie jednak babcia musi wrócić do swojego domu. Także jak widzimy, już tutaj dalej sytuacja się ciągnie. No i widzimy, że ładny kamienicy tutaj wygląda, ale babcia to nie interesuje. Babcia ma główne swoje własne cele, więc idzie sobie tutaj. O, do mety babcia schodzi? Nie, jednak idzie dalej. Babcia chyba gdzieś tutaj idzie do jakiejś galerii handlowej. Może na jakiś bazar czy coś? W sumie nie wiadomo, gdzie tak naprawdę nasza osoba się tutaj kieruje. Ewidentnie jest na dużej fali, prawdopodobnie pod jakimś wpływem czegoś, ponieważ bardzo szybko zasuwa. Pewnie to jakieś, nie wiem, jakaś cebula czy coś innego, nie wiadomo co tam się właściwie działo. Babcia idzie na drzwi, nie chcą jej wpuścić, musi obliczyć jakiś nowy plan. Zobaczymy, jak babcia tam wejdzie. A jednak babcia ma plan.